Rozmowa poranka. Dorota Kania, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku. A naszym gościem Państwa i moim jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Co i rusz słyszymy w kuluarach o tym, że mogą być wcześniejsze wybory. Czy rzeczywiście PiS liczy się z taką możliwością, że wybory będą wcześniej niż przewidziane ustawowo terminie? Panie redaktor, zgodnie z takim kanonem w politologii, kampania rozpoczyna się dzień po wyborach, więc zawsze możemy, można powiedzieć, że oczekiwać zawsze można i przygotowywać się na coś, co jest czasami zaskoczeniem. Natomiast w tej chwili, powiem to tak wprost, nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, aby mogły się odbyć, miałyby się odbyć przedterminowe wybory przed konstytucyjnym terminem. Nic na to nie wskazuje. Zresztą, aby takie wybory się odbyły, potrzebnych jest spełnienie kilku warunków, a jednym głównym warunkiem to jest na przykład samo rozwiązanie się Sejmu, a patrząc po arytmetyce sejmowej w tej chwili, to aby taki wniosek uzyskał 307 głosów, bo tyle jest potrzebne, nie ma tutaj takich możliwości, więc nawet pod tym kątem można powiedzieć, że nie ma żadnych przesłanek, które by mogły wskazywać na to, abyśmy spodziewali się przedterminowych wyborów. Do opozycji zaraz wrócimy, natomiast zatrzymamy się jeszcze na chwilę nad spotkaniem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Zapadły ważne decyzje, między innymi to, że ministrowie nie będą mogli być szefami okręgów, ale również to, że będzie więcej tych okręgów. Czy rzeczywiście tak się stanie, kiedy tak się stanie i co to oznacza dla list wyborczych, bo również i posłowie Prawa i Sprawiedliwości zastanawiają się, jakie będą wyglądały listy wyborcze do przyszłego parlamentu. Panie redaktor, jesteśmy po 2 latach pandemii. W tej chwili mamy też sytuację dramatyczną na naszej wschodniej granicy, za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. To wszystko, co dotyczy pandemii i skutków jej na życie społeczne, również można powiedzieć, że odbiło się częściowo na życiu partyjnym, w tym Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym pan prezes zawnioskował do Komitetu Politycznego o zmianę struktur partyjnych. Będzie komitet przychylił się pozytywnie do tego wniosku. Będzie to teraz 94 okręgi partyjne, które będą obejmowały swoim zasięgiem okręgi senackie. Poza kilkoma wyjątkami, dlatego jest 94, a nie 100 okręgów, ponieważ jest, tak jak Warszawa, jest 4 okręgi senackie w Warszawie, a tutaj nie chcieliśmy tego dzielić, będzie jako jeden okręg partyjny, miasto stołeczne, tak samo Kraków, tak samo Wrocław i to stąd też 94 okręgi. Do 15 czerwca będą powołani pełnomocnicy okręgowi przez pana prezesa, pełnomocnicy okręgowi, którzy będą przygotowywać nową strukturę do zjazdów okręgowych, gdzie będzie wybierany nowy zarząd okręgowy, władze okręgowe w tych okręgach, a formalnie struktury zaczną tak funkcjonować od 1 lipca tego roku. Jest to troszkę, panie redaktor, odpowiedź na tą sytuację, którą mamy związaną z skutkami pandemii koronawirusa. Jest to widoczne bardzo, odcisnęło się piętno też na działalności struktur partyjnych. Trzeba je obudzić na nowo do życia. A jeszcze w tej kwestii odnośnie ministrów, wiceministrów i członków prezydium Sejmu i Senatu, panie redaktor, wyszliśmy z założenia, że ministrowie, wiceministrowie czy członkowie prezydium Sejmu, Senatu mają na tyle obowiązków, poza tym są głównie w Warszawie. Gro czasu spędzają w Warszawie lub też w innych okręgach, niekoniecznie w swoich okręgach wyborczych, a praca w partii to też jest tak codzienna w okręgu i każdy po prostu będzie miał swoją działkę, którą będzie musiał
tak zagospodarować, abyśmy mogli w przyszłym roku stanąć do wyborów z optymizmem o wynik wyborczy. Te zmiany rzeczywiście będą bardzo duże, o tym mówią sami posłowie. Natomiast jak wygląda w tej chwili sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, ponieważ również Solidarna Polska mówi o tym, że buduje silne swoje struktury? Panie redaktor, każdy ma prawo, każda partia polityczna ma prawo do umacniania swoich struktur, do rozbudowy. Takie jest założenia demokracja partyjna. Natomiast sama Zjednoczona Prawica, jak widać po ostatnim posiedzeniu Sejmu, czy przedostatnim, sytuacja jest bardzo stabilna, spokojna i merytoryczna. Mamy przed sobą do realizacji kilka projektów wspólnych Zjednoczonej Prawicy. Są to projekty, które zgłaszają zarówno Kukiz 15, zgłaszają Republikanie, dotyczący kwestii dostępności, liberalizacji dostępności do broni, czy projekty będące kontynuacją reformy wymiaru sprawiedliwości zgłaszane właśnie przez Solidarną Polskę. I to jest przed nami i jest tutaj konsensus co do tego, że chcemy, aby te projekty były w jak najbliższym, możliwie najbliższym czasie procedowane już ścieżką parlamentarną, legislacyjną parlamentarną. Opozycja zarzuca wam, że pracujecie nad nową ordynacją wyborczą, że będzie, jak to określają, majstrowanie przy wyborach. Czy to prawda? Panie redaktor, z tego co ja wiem, to prac jako takich, mówię o projekcie legislacyjnym, o zmian kodeksu wyborczego nie ma, natomiast rozmowy trwają, ale rozmowy te są odbywają się w różnych miejscach, bo to, że analizowane jest obecny, jak działa obecny kodeks wyborczy, bo mówimy o kodeksie wyborczym, żeby coś zmienić w nim, to prace są i zarówno mają, analizy prowadzą naukowcy w różnych instytutach i te analizy też do nas spływają, są przez nas czytane i omawiane w różnych kręgach, także nie powiem, że nie ma o tym rozmów, natomiast w tej chwili nie ma żadnych finalnych projektów, które by mogły sugerować, że będziemy próbowali zmieniać kodeks wyborczy, czy pod kątem wyborów do Sejmu, czy pod kątem wyborów do Senatu. Jeśli takowy by się pojawił, będziemy o tym mówić, natomiast w tej chwili takowych projektów nie ma. Panie pośle, czy na listach Prawa i Sprawiedliwości, ja wiem, że wybory są w przyszłym roku, ale już jak sam pan zauważył, kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. Czy na listach znajdą się takie nazwiska jak Paweł Kukiz, posłowie od Pawła Kukiza, tudzież z Republikanów, ze Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktor, o tym to będziemy oczywiście rozmawiać i jesteśmy też w trakcie rozmów. No i oczywiście Solidarna Polska. Oczywiście założenie jest takie, że i na to wskazują też sondaże, że jedna wspólna lista Zjednoczonej Prawicy ma największe szanse na to, aby powtórzyć wynik Zjednoczonej Prawicy z 2015-2019 roku. Dlatego będziemy chcieli zmierzać w takim kierunku. Natomiast to nie wszystko jest zależne od nas. Panie redaktor, w tej kwestii też słowo wypowiedzieć powinni się nasi koalicjanci, ale z tego co widzę i z tego co rozmawiamy, to nie wykluczam takich możliwości, nie wykluczam takich sytuacji. Wszystko jest przed nami. Wszystko jest otwarte. Panie pośle, o wspólnej liście mówi tak samo część opozycji. Donald Tusk chciałby, żeby cała opozycja wystartowała z jednej listy, ponieważ jak twierdzą politycy opozycji, tylko wspólna lista może dać zwycięstwo opozycji. Czy pana zdaniem taka lista jest możliwa?
Panie redaktor, patrząc z perspektywy 2018 roku, osobiście, to jest moje osobiste zdanie, kibicuję takiej liście i wyborów do Parlamentu Europejskiego oczywiście, kibicuję takiej liście i my jako Prawo i Sprawiedliwość nie obawiamy się, że będzie to jedna lista, dwie czy więcej list. Dla nas to jest sprawa drugorzędna. My musimy patrzeć na własne na własne działania i w tej chwili zmierzyć się z tym, co mamy w Polsce, gdzie mamy wystarczająco problemów związanych z skutkami pandemii koronawirusa i wojną na Ukrainie. Natomiast to, ile będzie list po stronie opozycyjnej, kto będzie w jakiej konfiguracji kandydował, czyich list, kto będzie ustalał, kto będzie jedynkami na tych listach, dwójkami, jaka kolejność. To już jest naprawdę sprawa drugorzędna, natomiast moje osobiste zdanie kibicuje jednej liście opozycji, doświadczenia 2018 roku. Dla nas były bardzo pozytywne, troszkę gorzej dla opozycji. Donald Tusk mówił wielokrotnie, krytykując Prawo i Sprawiedliwość, że wszystko co złe to pochodzi od PiSu dla Polski. Mówi, że jesteście partią prorosyjską. Wczoraj odbyło się spotkanie liderów i nie tylko i polityków Platformy Obywatelskiej. Zarzuca wam kontakty z Marine Le Pen, z Viktorem Orbanem. Tusk mówi, Donald Tusk mówi o tym, że to co się dzieje w energetyce i w gospodarce to jest fatalne dla Polski. Jak Prawo i Sprawiedliwość, jak wy reagujecie na takie zarzuty? Panie redaktor, nikt nie ma tylu zdjęć i nikt nie był tak uwielbianym przez tych przyjaciół współczesnego Hitlera w Moskwie, czyli przez Putina, jak Donald Tusk, poczynając od zdjęć z samym, w cudzysłowie, Hitlerem moskiewskim, obecnie z Putinem, poprzez zdjęcia z Angelą Merkel, która otworzyła szeroko wrota Putinowi do tego, aby uzależnił od siebie Europę, przynajmniej tą zachodnią część Europy. Czy ostatnie wystąpienie, dosyć dziwne, Donalda Tuska na spotkaniu organizowanym prawdopodobnie przez Forza Italia, ugrupowanie Silvio Berlusconiego, który, no, ja jako kibic Milanu, klubu z Włoch, mogę o Silvio Berlusconi, mogę dużo rzeczy mówić. No, był szefem kiedyś mojego ulubionego klubu piłkarskiego, natomiast politycznie w tej chwili to jest od nas przepaść polityczna. Jest to przyjaciel Putina, mówiący w tej chwili o tym, że powinno się zmniejszyć albo zlikwidować sankcje wobec Rosji, nawołujący do tego, aby Ukraina, no, można powiedzieć tak, że zgodziła się poddać przy uznaniu swoich strat terytorialnych. A słyszymy, że Donald Tusk na spotkaniu chwali Silvio Berlusconiego. Mówi o tym, że bardzo dobrą robotę wykonuje i ma nadzieję, że odniesie to ugrupowanie Forza Italia sukces w wyborach we Włoszech. Więc jeśli ktoś mówi o przyjaciołach Putina, to chyba ostatnim, który o tym mógłby mówić, jest Donald Tusk, którego określano w Moskwie jako nasz człowiek w Warszawie. Panie pośle, kolejny temat, który bardzo interesuje Polaków, jak wynika z publikacji, publikacja na ten temat cieszą się bardzo dużą popularnością. Chodzi mianowicie o KPO, o pieniądze z KPO i o kłody, które Bruksela i polska opozycja rzuca naszej ojczyźnie pod nogi, bo trzeba o tym pamiętać, że różnego rodzaju pisma i wnioski w Brukseli były składane również przez polskich europosłów opozycji, którzy mówili na przykład o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce. Czy dostaniemy pieniądze z KPO?
Panie redaktor, z ostatnich informacji, jakie mam, to jeszcze w tym tygodniu pisemne KPO, polskie KPO ma zostać pisemnie zatwierdzone przez Komisję Europejską. Chyba do dzisiaj, do wieczora jest czas na wnoszenie zastrzeżeń przez komisarzy europejskich. I zgodnie z tym, co mam informację, to pierwsze pieniądze z KPO powinniśmy otrzymać pod koniec wakacji albo na początku września. Jeśli oczywiście nic się nie zmieni, z naszej strony Polska wypełniła wszystkie te założenia zwane kamieniami milowymi, które oczekiwała Komisja Europejska, i z naszej strony jest oczekiwanie, że w tym momencie przestanie blokować Komisja Europejska KPO, które jest nam, które powinniśmy już otrzymać dawno temu, a nie otrzymaliśmy, panie redaktor, właśnie z tego względu też, że niektórym politykom, niektórym ugrupowaniom totalnej opozycji nie zależy na tym, aby Polska otrzymała KPO, i robią wszystko, aby zablokować już nawet teraz to osiągnięte porozumienie między Polską a Komisją Europejską, pisząc kolejne donosy na Polskę, działając zgodnie z zasadą ulica i zagranica. Nie wyszła ulica w Polsce, to próbują znowu uruchomić zagranicę po to, aby tylko zaszkodzić Polsce, a te pieniądze z KPO oczekiwane są już od jakiegoś czasu i przez samorządowców, i przez społeczeństwo. Czas pandemii odcisnął bardzo duże piętno na gospodarkę polską. Udało się ją obronić w skali europejskiej oczywiście to jest, jesteśmy tym jasnym punktem, ale jednak te pieniądze są potrzebne i na pewno spowodowałyby złapanie oddechu przez polską gospodarkę po okresie pandemii koronawirusa. Jak widać, niektórym bardzo to nie pasuje, a szczególnie politykom totalnej opozycji, Platformy Obywatelskiej, europosłom z Platformy Obywatelskiej, no tutaj PSL-u może trochę mniej, ale jednak Platformy Obywatelskiej w szczególności. A panie redaktorze, odnośnie wspólnej listy, bo mówiłem o 2018, oczywiście wspólna lista opozycji była w 2019, zaczęła się utworzyć w 2018, wybory do Parlamentu Europejskiego. To nie zmienia faktu, że kibicuję takiej liście na tą stronie opozycyjnej. A jak te wybory wyglądały, to wszyscy wiemy. Będziemy na antenie Polskiego Radia 24 informować Państwa o wynikach rozmów i decyzjach Brukseli w sprawie KPO. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu. Spokojnego dnia życzę.